Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek Piersa i dzisiaj robimy sobie Q&A. Kilka dni temu poprosiłem was na Facebooku, jak i tutaj na YouTubie, o kilka pytań, bo chciałem nagrać Q&A. I jak zwykle, nie zawiedliście mnie. A więc zaczynajmy tą karuzelę uśmiechu. Czy uważasz, że można opisać kogoś bliskiego w 6 słowach? Oczywiście, że tak. Jesteś i zawsze będziesz moim przyjacielem. Zawsze mogłem liczyć na twoją pomoc. Zakopałbym cię żywcem na środku pustyni. Jak widać, można. Czy pojawisz się w 8 sezonie Gry o Tron? Jak najbardziej, pojawiłem się w poprzednich sezonach i nie widzę powodu, żebym nie pojawił się w następnych. Nie zamierzam zostać ani zwolniony, ani zabity. Czy szanujesz psy? Nie dla psa kiełbasa. I nie dla kota szpyrka. Kiedy War Thunder? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Mam za mało czasu na montowanie. Wbrew pozorom, człowiek, który nie ma stałej pracy, bo moja praca jest zleceniowa, można powiedzieć, nie mam kiedy montować. Mam na komputerze 2 gotowe strefy gracza, 2 gotowe strefy fantastyki i 3 gotowe strefy marzeń i nie mam po prostu kiedy tego nagrać i zmontować. Już mam skrypty, już wszystko, ale War Thundera obiecuję naprawdę, jak tylko mi się uda troszeczkę złapać rytm, zrobię. Obiecuję. Słowo harcerza. I czy obiecuje pan monitorować postępy drużyny Foxpack? Oczywiście, że planuję monitorować i planuję pokazywać wszystkim dookoła Foxpacka, bo Foxpack jest, muszę powiedzieć, moją naprawdę dumą. Chłopaki robią naprawdę niesamowity postęp. Z treningu na trening widać to, jak zaczynają się naprawdę zgrywać, jak zaczynają się wybijać. Przez całe wakacje zrobili naprawdę kawał dobrej roboty i uważam, że dobrym takim sprawdzianem będzie Comic-Con, bo planujemy na Comic-Conie w listopadzie pojawić się i weźmiemy udział w eliminacjach. Myślę, że przejdziemy przez eliminacje internetowe, więc na Comic-Conie taki jest plan, żebyśmy zagrali już lanowo. Dodatkowo mam prośbę, jeżeli macie jakąkolwiek drużynę, jeżeli grasz ze swoimi znajomymi i chcesz się sprawdzić z lisami, daj znać w komentarzu, daj znać na Facebooku, bo szukamy cały czas sparring partnerów, więc jeżeli ogląda to jakaś drużyna i chciałaby się zmierzyć z lisami, to zostaw komentarz. Czy dotrzesz do Szczecina przed końcem roku? Specjalnie dla ciebie zrobię trasę do Szczecina w listopadzie. Wcześniej nie dam już niestety rady, ale w listopadzie robię trasę na Szczecin. Może być listopad? W Szczecinie nadchodzę. Czy szanujesz Disa? Najpierw muszę sprawdzić w ogóle, kim jest Dis. Obrażanie człowieka w trakcie bitwy raperów to chyba nie to. YouTuber. Gra w Hearthstone'a, w LoL'a. Taki content ma trochę taki... Taki trochę streamer widzę z tego, taki bym powiedział standardowy streamer. To nie jest to ani jakiś rak w stylu Dubiela albo Seksmasterki. Nie jest tak merytoryczny jak Rock na przykład. Taki standardowy streamer bym powiedział. Ani mnie ziębi, ani parzy. Nagraj Minecrafta. Bardzo bym chciał nagrać Minecrafta. Zbieram się do tego może jak sójka za morze, ale to jest naprawdę fajny tytuł i chciałbym go zrobić naprawdę solidnie. Bo Minecraft budzi bardzo dużo emocji, jednocześnie tych pozytywnych, jak i negatywnych. Dlatego o Minecrafcie na pewno będzie strefa gracza i będzie to, myślę, jedna z tych ciekawszych. To znaczy, wszystkie są bardzo ciekawe. Gdzie nocą tu ptajesz? Spójrz przez balkon, kroki zmierz. Gdzie też znowu tu ptajesz? Bober gryzie, pies ma wesz, a tam znowu tu ptajesz. Może spotkam go kiedyś, tak w pół drogi, i spytam, gdzie tak tu ptasz, jeżu drogi. Lubi pan bigos? Niestety nie przepadam. Zjem flaki, uwielbiam pierogi, za bigosem naprawdę nie przepadam. To muszę niestety powiedzieć, nie czuję się, nie mogę powiedzieć, że jestem 100% Polakiem. Nie lubię bigosu. Przykro mi, naprawdę. Czy prowadzący to pizda? Widzę, że mamy tutaj do czynienia z prawdziwym samcem alfa. Odpowiadam na pytanie? Nie, nie jest. Ale może jest nim komentujący. Czy jak byłeś w szkole, byłeś gnębiony przez to, że jesteś rudy? O człowieku, nie masz nawet pojęcia. I odpowiem na to pytanie całkowicie szczerze. Tak,
Byłem gnębiony z powodu tego, że byłem rudy. W podstawówce, w gimnazjum, w liceum. Piosenki Rudy Rydz, Rudy się żeni, Rudy Lis towarzyszyły mi absolutnie na każdym kroku. Wszędzie i za każdym razem byłem określany tylko dlatego, że mam rudy kolor włosów. Doprowadziło to do tego właściwie, że w liceum przefarbowałem się szamponetką na czarno, bo chciałem być kimś innym. I właściwie dopiero wtedy poczułem, że ten kolor jest tylko i wyłącznie mój, czyni mnie oryginalnym i powinienem z niego uczynić swój atut, a nie przywarę. Ulubiony gatunek muzyki? Symfoniczna. Ulubiony zespół? Linkin Park. Ja wiem, że teraz obecnie to może się wydawać głupie, ale naprawdę Linkin Park jest i był moim ulubionym zespołem zawsze i na każdym kroku życia. Ulubiony serial? Avatar Korra. Absolutnie. Nie wiem właściwie, czy serial animowany, czy serial prawdziwy. Nie wiem, czy anime też się w sumie w tym wiąże, ale pierwszą moją myślą, kiedy usłyszałem ulubiony serial, było Avatar Korra. Więc tak, Avatar Korra. Ja w ogóle kiedyś muszę zrobić strefę fantastyki o serialach animowanych. Kiedy zacząłeś tarmosić generała? Nie musiałem, drogi Naksiu. Miałem dziewczynę. Jak zapuścić taką dziką brodę? Od kiedy ją masz i jak o nią dbasz? Brodę mam już właściwie jakieś pół roku. Jeżeli zobaczycie filmiki sprzed pół roku, nawet pierwszy filmik, dzień dobry, na którym mam jakiś taki delikatny zarościk właściwie, to można powiedzieć, że te pół roku YouTube'a, które tutaj jestem, to jest taki fajny rozwój tej brody. Ona w międzyczasie była troszeczkę skracana, troszeczkę rosła, żeby nadać jej odpowiedniego kształtu. Zapuszczanie brody to były jakieś takie solidne 3-4 miesiące. Najgorszy jest drugi miesiąc, kiedy ani nie wyglądasz jak z 3-dniowym zarostem, ani nie wyglądasz jeszcze jak gościu, który ma brodę, tylko wyglądasz jak taki żul, któremu skończyły się po prostu maszynki do golenia. Brodę trzeba pielęgnować olejkami, trzeba ją myć w szamponie, najlepiej raz, a nawet dwa razy dziennie, bo broda bardzo szybko się przetłuszcza, bo cały czas dotykamy się na twarzy, ona cały czas jest przetłuszczona. Konieczna jest szczotka do brody, trzeba ją cały czas rozczesywać, żeby to jednak jakoś wyglądało. Polecam serdecznie, bo broda czyni człowieka naprawdę oryginalnym. Oczywiście, żeby broda była wystarczająco dzika, odrobinę tej dzikości musimy mieć również w sercu. Czy będzie jakieś spotkanie z widzami? Cały czas odbywają się spotkania z moimi widzami mniej więcej, bo cały czas jeżdżę po całej Polsce ze spotkaniami autorskimi i niejednokrotnie odwiedzam te same tereny. Zawsze na Facebooku piszę o tym, że odwiedzam jakiś nowy teren Polski, odwiedzam te same regiony i w momencie, kiedy jakaś ekipa się do mnie zgłosi, hej, chodź na pizzę, chodź z nami napić się oranżady, to jasne, zawsze, czemu nie? Dodatkowo dużo jeżdżę na konwenty, można mnie na pewno spotkać na Kopernikonie, który będzie we wrześniu, na pewno się pojawię na Pyrkonie, teraz na pewno też pojawię się na Comic-Conie, bo tej okazji nie przegapię, żeby pojawić się w Warszawie, więc jeżeli chcielibyście się ze mną spotkać na Comic-Conie, na pewno będzie taka okazja. Jakie istnieją możliwości kontaktu z tobą? Mail, YouTube i Facebook. Czytam wszystkie komentarze, nie na wszystkie jestem w stanie odpisać, ale wszyściutkie czytam. Jak będziesz chciał kontaktu, da się. Overwatch czy GTA? Przychylam się jednak do Overwatcha, dlatego że rozgrywka w Overwatchu cały czas dostarcza mi sporo radości i polecam tą grę zawsze i na każdym kroku. GTA 5 w pewnym momencie robi się wtórne, bo jeździmy samochodem w te i z powrotem. Strzelanie jest naprawdę fajne, ale jeżdżenie tu i tam no potrafi naprawdę człowieka znużyć. Problemem jeszcze GTA jest gigantyczna przemoc. W moim przypadku nie jest to problem, ale wiem, że dla wielu graczy może być to problem, bo nie mają po prostu 18 lat. Z tego względu też bardziej skłaniam się do Overwatcha. Dotarliśmy do końca. To było moje właściwie pierwsze Q&A i muszę powiedzieć, że to całkiem fajne doświadczenie usłyszeć od was pytania i móc na nie odpowiedzieć. Bardzo dziękuję, że tak licznie odpowiedzieliście na moją prośbę. Kiedy będzie następne Q&A, trudno mi powiedzieć. Przynajmniej myślę, że tak poczekamy kolejne 1700 subskrypcji. Z mojej strony na tę chwilę to wszystko. Jak zawsze, na razie, do zobaczenia i do usłyszenia.